Do gry Fortnite powrócił jeden z najlepszych sezonów w grze, czyli sezon 7 rozdziału 1. Do gry powróciły przedmioty takie jak pistolet krzemieniowy, minigun, quattro launcher, trujące trapy, automatyczna lotnia, mapa skarbów, samoloty i oczywiście armata. Dzisiaj sprawdzimy wszystkie mity sezonu 7. Jeżeli też lubicie sezon 7, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Czy w nowym sezonie 7 otrzymamy za darmo nowego skina? Sprawdźmy, wejdźmy w zadania i uwaga moi kochani, tak jest! Jest dostępny skin za darmo, który nazywa się Rajdówka. Musimy wykonać 4 różne zadania, więc koniecznie stawcie łapeczkę w górę. Czy w nowym Fortnite zostały nałożone ograniczenia wiekowe na itemy? Sprawdźmy przedmioty. I uwaga! Moi kochani, jak widzimy mamy tutaj plecak i ten plecak może używać tylko osoba od 12 roku życia. Dlaczego? Dlatego, że na plecaku jest zawarta broń. Nowe zmiany w Fortnite. Mit potwierdzony. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzu. Czy na Zamku Króla Lodu znajduje się miecz, dzięki którym możemy daleko skakać i zabijać kilka osób naraz? Sprawdźmy to. Lądujemy i uwaga! Oj, 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 oj! Moi kochani, niestety miecz jest dalej przykryty grubą warstwą śniegu oraz lodu i prawdopodobnie pojawi się za kilka dni, być może za kilka godzin i wtedy będziemy mogli go używać. Na chwilę obecną mit obalony. Czy w starym sezonie 7 można przy pomocy kilofa tworzyć kulę śnieżną? Uwaga, 3, 2, 1. Nie! Nie da się, najgorzej! A będzie mi tego brakowało. Włączyli. Dokładnie tak. Mit obalony. 3 do gry. Powróciły samoloty. Za chwileczkę wszystkiego się dowiemy. Uwaga! Tak jest! Jest z przodu samolot, stary! Tak, let's go! Wracamy! Moi kochani, sezon 7, jeden z lepszych sezonów. Sezon przede wszystkim świąteczny. Mi się on mega kojarzy ze świętami. Piękna sprawa. Bałwanki. Na 100% muszą być bałwanki. Muszą być, wskakuj. Czas sprawdzić, czy samolot jest zasilany paliwem. Uwaga, wow, 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 wow. Nitro. Let's go! Tak jest! Strasznie szybko nam się zużywa paliwo, kiedy używamy nitra. Niestety, samolot potrzebuje benzyny. Mit potwierdzony. Czas sprawdzić, moi kochani, czy samolot bez używania nitro potrafi zniszczyć struktury. Uwaga! Szaku, chowaj się! Na początku drewniana! Woo! Na easy! Dwie naraz, na easy. Czas na kamienną, betonową, ceglaną i uwaga! Czy uderzy za 300 samolot bez problemu? Łatwo! Jestem ciekaw, co będzie z metalem. Czas na metalową ścianę, ale żeś wielką zbudował. Uwaga! 3, 2, 1, czy uderzy za 500? Nie! Yeah. Mało brakowało, wskakuj! Czy samolot się rozbije, kiedy skończy nam się paliwo? Sprawdźmy to! Nie mamy paliwa, Szaku! Nie, uwaga! No stary! Szybujemy! Awaria! To. Awaria silnika! Dobra. Nie no, co ty robisz? Tak to nie przeżyjemy, no! Uwaga! O! Ale easy! Mit potwierdzony! Samolot to jest jednak największy szef, zaparkowany w pionie. Czy w nowym sezonie możemy latać, kiedy ktoś wiedzie nam kładem w tyłek? Sprawdźmy. Go! Let's go! 3 HP! To działa! Mit potwierdzony, nieźle. Czy do gry zostały dodane armaty? Sprawdźmy, czy są dostępne. Tak, są! Są! Stary! Mamy 2! Są 2 armaty! Dobra, na początku sprawdźmy, czy można się wystrzelić. Uwaga, wejdź do armaty. Control. I strzał! Let's go! Ale lecimy! Można otworzyć lotnię? Nie można. Nie, złapie się te rolki! Złapie się te rolki! Prawie że! Bum! Okej, mega fajne! Teraz trzeba sprawdzić, czy można się zderzyć ze sobą, wystrzeliwując się z armaty. I czy można przez to zginąć. Dobrze, panie Szaku! Czy kule załadowane? Poczekaj, wyskakuję. Okej. 3, 2, 1, strzał! O! Wow! Minęliśmy się! Minęliśmy się, dobra, to ty do mojej, ja do twojej teraz. Dobra, 3, 2, 1, strzał! Wow! Ej, tu udało się! Zderzyliśmy się, ale nie zadaje to damage'u. Patrzcie, tak bym go uderzył? Normalnie. Ale zniszczyliśmy całą podłogę przez to. Tak, niszczymy struktury, ale nie zadajemy przeciwnikowi obrażeń. Mit obalony. Ale weź jeszcze tam stań. Taktycznie gdzieś, o. A ja postaram się uderzyć ciebie z armaty. 3, 2, 1, go! Zginąłem. Normalnie za 100 bije! Dobre! Jednak można zadać damage, ale musimy uderzyć w ziemię. Mit potwierdzony. Czy latając samolotem możemy dolecieć na wyspę startową, która jest tak naprawdę mega blisko? 786 metrów, sprawdźmy to. Let's go! Jak obstawiasz, Szaku? Uda się czy się nie uda? Nie ma opcji, chyba że będzie jakaś taka wyrwa, taka szczelina jak kiedyś. Zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda, bo kiedyś było to możliwe, ale może być też tak, że po prostu będzie niewidzialna ściana. Do widzenia. O! O! Właśnie o tym mówię! Samo mi zawraca! A dodaj może speeda więcej. Dobra, dobra, dobra. Znowu mi samo zawraca? Nie, moja kochana, ja chcę na wyspę. Nie poddawaj się, dawaj ją do spodu. Let's go, nie no, znowu mi nawraca, ja trzymam w prawo strzałkę. Zostawcie mi moją manetkę, ja lecę. Nie no, wracaj na wyspę, już prawie jestem. Co to za głupota? Ej, w sumie jesteś blisko, stary. Wyskakuję, Rift. No nie, nie zaciąłem Rift. Co to było? Obalony. Nie da się dolecieć na wyspę. Rift mi znikł w ręku. O co chodzi? Czy na mapie możemy odnaleźć skarb? Mamy mapę i uwaga, tak, przed nami, moi kochani, skrzynka ze złotym prawdopodobnie łupem. Przeskoczmy na skrzydło i zobaczmy. Tam z przodu będzie skrzynia ze skarbem. Ląduj, wariacie. Wow, i uwaga, oby były złote itemki. Wow, bo mi zabije samolot mój własny. Kopiemy, proszę, żeby były legendy. 3, 2, 1. Wow, złoty spas i Scarrington, jaki start! Czy ty to widzisz? To jest, stary, to jest niemożliwe. Mit potwierdzony. Zdobywajcie złote skrzynie. Wow. Dobra, stary, mamy kolejny skarb, leć do przodu na tą górkę, tu po lewej. Dobra, jestem ciekaw, czy znowu wypadnie złoto. Sprawdźmy to. Sprawdzamy. Otwieraj skrzynię. Cyk. Dawaj. Jeżeli tak będzie, to nie uwierzę. 3, 2, 1. BUM! O, jeszcze lepiej! Co jest? To jest niesamowite. 100% skar oraz spas z legendarnej skrzyni. Coś pięknego. I jeszcze 100 kewika. Małe potki. I 100 kewika. Mit potwierdzony. Czy stary dobry trik z balonami i składem nadal działa? I czy można latać kładem jak samolotem? Szaku, wskakuj na pakę. Dobra, pompujemy baloniki. Pompuj. I co? Co jest? A weź zeskocz. Napompuj i wskocz. Tak, jak jestem z tyłu, nie mogę pompować. Okej. Dobra, damy sobie 3. Dawaj. I patrz, odpinają się. Mi to balony, ale zepsuli. Nie mam pytań. Na wózku spróbuj, trzymaj sobie tam. A czy można latać wózkiem? Ja wskakuję. Nie da się odpalić nawet, stary. Dobra, a odpalę pierw tu. 1, 2. O, nawet jak złapię za wózek, od razu balony odlatują. Jaka szkoda, mi to balony. Czy możemy otworzyć lamę, wystrzeliwując się z armaty? Uwaga, 3, 2, 1. BUM! Idealnie dostała, przecięta na pół! Te armaty są największe szefy ever. Mit potwierdzony. Czas sprawdzić, czy można robić skybase armatą. Jeżeli do niej wejdziemy i zeskoczymy, czy armata amortyzuje upadek. Zepchnij mnie. Kolaps. Lecę! O! Ale bajer. Zrobiłem fikołka. Mit potwierdzony. Sprawdźmy, czy możemy przy pomocy granatu impulsowego... Ale to głupio wygląda. Zrzucić, to ta osoba zginie. Uwaga, 1, 2, 3, zrzucamy. BUM! Poleciał! Ej, wysiadło mnie. Wyrzuciło cię samo? Tak, samo mnie wyrzuciło w trakcie lotu. Co ty gadasz? Czyli granat impulsowy, taki impostor. Wyrzuca z armaty. Mit potwierdzony. Moi kochani, czas sprawdzić, czy w sezonie 7 można pływać. Lecimy na taki bardzo fajny cypelek, na sam kraniec mapy. Jest tutaj woda. Co się stanie, jak dotkniemy ją nóżką? Rybka lubi pływać, ale nie lubi ginąć, więc mam nadzieję, że może pływać. 1, 2, 3. O, patrz. Pływasz. Jestem w wodzie. Co jest? No! Ej, ale pływałeś! Można pływać, ale tylko tak do pasa wejść. Mit potwierdzony. Czy na wyspie pojawiają się podróżnicy w czasie? Wow! Właśnie o tym mówię. Co jest? Co on tutaj zrobił? Pojawił się! O kurczę! Sorry. Ktoś tu jest w ogóle? Jest ziomek, wyciska na klatę i jest skrzynka. A w skrzynce? Ha! Przyczepna rękawica. Ale trzad. Ciu! Zoba, Spider-Man ala. No, wskakuj. Mit potwierdzony. Stary, czas sprawdzić, czy przyczepną rękawicą mogę wyskoczyć i złapać się z samolotu. Gotowy? No dawaj. 3, 2, 1, go! Tak jest! Zobacz! Jest. Lecę! Lecę! Lecisz! Zerwałem się! O nie, o nie, o nie! Czy krzak amortyzuje upadek? Okej, czyli rękawica amortyzuje upadek, a krzak chyba raczej nie. Dawaj, jeszcze raz to sprawdzimy. Czy mogę używać balonów oraz rękawicy, dzięki czemu będę szybciej podróżował? Uwaga. Tak jest, przyciągnąłem się. Balony nie pękają. Okej, woo! Mega fajne, jeszcze raz. Okej, trzymam się. I czy nas wybije fajnie? O no! Działa to bardzo miernie, jak widzicie sami. Drzewo plus balony. Totalnie nas blokuje. Nie róbcie tego, mi to balony. Nie pozwala to szybciej podróżować. Czy możemy sami przebić swój balon? Chyba się nie da, a z pazem? Hop! Oszukać jakoś? Niestety się nie da. Mi to balony. Czas sprawdzić, czy jeżeli mamy ubranego krzaka i wyskoczymy z samolotu, to krzak zamortyzuje upadek. Uwaga! 3, 2, 1! No niestety nie! Nawet nie było blisko. Nawet nie było blisko. Ale mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się w busie bojowym. Trzymajcie się, hej!